Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Aż się tutaj zbierzemy, mam nadzieję, że szukamy się w dobrym miejscu. A witam wszystkich tych, którzy oglądają i są na żywo. Witam wszystkich tych, którzy teraz nie mogą, bo robią jakieś ważne inne rzeczy, bo pracują, bo są gdzieś indziej, ale odsłuchują w innym czasie. I zachęcam tych, którzy będą odsłuchiwali później, również do dzielenia się. Zachęcam Was bardzo serdecznie do pisania, do udzielania się. Lepiej zapamiętujemy, lepiej, e, skuteczniej transformujemy, kiedy jesteśmy zaangażowani, a nie przy okazji robimy sobie e, jakieś inne rzeczy i nam z tyłu leci. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj o tym, e, dlaczego inni mnie zawodzą. I czy ja w ogóle mogę coś z tym zrobić? Dajcie znać, yy, jak jest u Was? Czy doświadczacie uczucia zawodu? Czy inni Was zawodzą? Świat może Was zawodzi, albo inni Was zawodzą? Jak to jest u Ciebie? Literka T. Tak, doświadczam tego. Literka N. Nie. Nie doświadczam zawodu przez innych czy przez świat. Monika pisze: Ja doświadczam. Mhm. Najczęściej masz poczucie od ludzi, od świata. Jak to jest? Świat cię zawodzi, ludzie cię zawodzą? Będę sobie tutaj odczytał. Aha, tu też widzę. Dobra, świetnie. Mhm. Mhm. Będę miała dzisiaj do Was kilka pytań na rozruszanie, na wejście w proces, na zobaczenie, jak mam. I czekając na Wasze odpowiedzi, będę leciała z, nas, z następnym. Literka N doświadczam, liter, nie doświadczam, literka T tak, doświadczam zawodu różnie, zależy od sytuacji pisze Monika, jeśli chodzi o a czasem to są ludzie, czasem to jest świat, ok, to teraz zapraszam Was do tego, przypomnij sobie, kto ostatnio Ciebie zawiódł może jakaś sytuacja a może ktoś, kto Cię ostatnio zawiódł, jaka to była sytuacja przypomnij sobie tą sytuację podziel się z nami kto Cię ostatnio zawiódł Kto to był? A teraz pójdźmy dalej. Czego potrzebowałaś w tamtej sytuacji? Kiedy czułaś, że ktoś cię zawiódł, to czego ty chciałaś? Czego ty potrzebowałaś, potrzebowałeś? Ja tu sobie będę podglądała Wasze informacje. Napisz. Czego w tej sytuacji, kiedy ktoś cię zawiódł, ty potrzebowałaś? Zaraz sobie powiemy o tym, dlaczego inni mnie zawodzą i czy mogę coś z tym zrobić, ale trochę pytań. Hmm? Przypominasz sobie tą sytuację? Zadaję tobie to pytanie, ponieważ inni zawodzą nas wtedy, kiedy nie otrzymujemy od nich lub od świata, zależy czy inni, czy świat nas zawodzi, tego, czego my potrzebujemy, tego, czego my chcemy dla siebie. To jest sytuacja, kiedy zawodzimy się na innych. I teraz często jest tak, że nie otrzymujemy od życia lub od, od innych tego, czego chcemy, z różnych powodów. Ja spoglądam dzisiaj tutaj trochę w dół, mam przygotowane dla Was. Kiedy kontemplowałam nad tym tematem, cztery przykłady, kiedy my nie, Kiedy my czujemy się zawiedzeni. Piszecie jeszcze, zanim sobie przejdziemy, do tego, że na przykład. Uwagi wtedy potrzebowałam. Super. I teraz, tak jak powiedziałam, często od życia, od innych nie dostajemy tego, czego potrzebujemy, ponieważ, pierwsze, sami nie wiemy, czego chcemy. Bardzo często to obserwuję. Trudno nam zweryfikować w ogóle, czego chcemy. A czujemy się jakoś zawiedzeni, czujemy, że ktoś nie spełnił naszej potrzeby. Druga sytuacja to jest taka sytuacja, jeśli wiemy, czego chcemy, i tutaj Monika na przykład o tym mówiła, tak, chciałam wtedy uwagi, ale o tym nie mówimy, nie wyrażamy tego z najróżniejszych powodów. Trudno nam powiedzieć, czego chcemy. Czego potrzebujemy? Kolejna sytuacja, kiedy nie otrzymujemy od życia lub od kogoś innego czegoś i czujemy zawód, to, to sytuacja, w której sami sabotujemy swoje potrzeby. I wyrażamy je, słuchajcie, w taki sposób, żeby one były źle zrozumiane, żeby na nie nie odpowiedziano. Czasem używając jakiegoś akcentu, Czasem wyrażając się w zupełnie inny sposób, nie wyrażając wprost swojej potrzeby. I jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy nie otrzymujemy od życia lub od innych tego, czego chcemy, kiedy czujemy zawód. To jest sytuacja, w której prosimy, mówimy, czego chcemy, ale nie dajemy przestrzeni na to, że ktoś może odmówić. Znacie z waszego doświadczenia, która z tych sytuacji najbardziej was jakoś najbardziej jest wasza, dominująca? Wyobrażam sobie, że różne są te sytuacje, czasem tak, czasem tak, ale która jest jakby najbardziej waszą dominującą? Czuję zawód od ludzi, od świata, ale nie wiem czego chcę, tak naprawdę nie umiem tego wyrazić. Druga sytuacja, napisz jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Wiem czego chcę, ale tego nie wyrażam. Jakoś trudno z różnych powodów mi to powiedzieć. Trzecia sytuacja, w taki sposób wyrażam swoje potrzeby, tak pokrętnie, tak używam różnych słów, gestów, miny, tonu, że właściwie nie jest moja potrzeba zrozumiana przez drugą osobę. I czwarta sytuacja to taka sytuacja, w której ktoś nam wyrażamy potrzebę, ktoś nam, na, ktoś nie odpowiada na nią, bo my nie zostawiliśmy tej przestrzeni na to, że okej, okay, możesz się nie zgodzić. Która sytuacja jest tobie najbardziej znana? Napisz, podziel się, rozpoznaj w sobie. To ważne, to istotne do wzrastania. To ważne, to istotne do wychodzenia z poczucia bycia skrzywdzonym, zawiedzonym, opuszczonym. Monika pisze, że pierwsza i druga, czyli pierwsza, że w ogóle nie wiem czego chcę, a druga, że chcę, ale o tym nie mówię. I teraz chciałabym z wami pójść właśnie krok dalej. To jak sprawić, żeby się uwolnić od tego poczucia zawodu? Jak wychodzić z tego poczucia zawodu? Ja zaraz, zanim dalej coś powiem, chcesz się o tym dowiedzieć? Chcesz zobaczyć, co możesz zrobić? Literka T, tak. A literka N, nie. Dobrze mi to. Z tym znam to doświadczenie, znamy się od lat, doświadczam tego i chcę w tym być. Literka M. E. Te piszecie. Dobra, to jedziemy teraz z tym. To, czego, to, to jak wyjść z tego poczucia zawodu? Wymieniłam dla Was raz, dwa, trzy, cztery, pięć, patrzę sobie. Zepsam sobie dla Was pięć takich rzeczy istotnych, kiedy sobie obserwuję, pracując z Wami, e, patrząc na własne doświadczenie, co możemy robić, żeby wychodzić, uwalniać się od tego poczucia bycia skrzywdzonym, bycia w tym poczuciu zawodu, świata, ludzi. Po pierwsze, to co musisz zrobić, to rozpoznać w sobie, jakie ty masz potrzeby, czego ty w danej sytuacji chcesz, od kogo ty chcesz, czego konkretnie i od kogo. Pierwsze. Drugie, Teraz nie wiem, czy dobrze Wam wytłumaczyłam. Jeszcze raz wrócę do tego pierwszego. Musisz rozpoznać, czego Ty chcesz. Musisz siebie na tyle poznawać. Drugie, musisz w końcu to określić. Czego ja chcę? Jakie są moje potrzeby w danym zakresie? Trzecie, wyrazić to. I niejednokrotnie jest to bardzo trudne czwarte i o tym sobie dzisiaj trochę wam mówiłam wcześniej zrobić przestrzeń, pomieścić w sobie emocje, kiedy ktoś powie nie zrobię tego dla ciebie. Nie chcę, nie mogę, nie mam przestrzeni, nie mam czasu z różnych powodów. I ostatnie stanąć przy sobie i Zaopiekować się sw samemu swoimi potrzebami. Może poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Może ktoś inny nam w tej sytuacji pomoże. I teraz pojawia się to najważniejsze pytanie w tych pewnych krokach: tylko jak to zrobić? Nawet dzisiaj na jednej z sesji e, jedna z Was wspominała o tym: OK, zaczynam rozpoznawać swoje potrzeby. Zaczynam wiedzieć, czego chcę, ale zupełnie nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, zupełnie nie wiem, jak się nimi zaopiekować. To jesteśmy to w tej sytuacji ta osoba jest już te dwa kroki dalej. Rozumie siebie, określa, czego chce, ale staje przed tym wyrażeniem tego. Bardzo często nie wyrażamy. Tego. Dzisiaj Moniko, Ty na przykład napisałaś, że dotyczy Ciebie to, że albo rozpoznajesz, nie w ogóle nie rozpoznajesz swojej potrzeby, albo ją rozpoznajesz, ale jej nie wyrażasz. Co jest w Tobie? Napiszcie, co jest w Was, co czujecie wtedy, kiedy wiecie, że macie jakąś potrzebę, a jej nie wyrażacie? Co Cię blokuje? Jakie uczucie, doznanie? Co jest w Tobie? Często jest to lęk. Na przykład przed odrzuceniem, na po poczuciem się odrzuconym, lęk przed samotnością, niezrozumieniem, lęk przed tym, że sobie nie poradzę, więc rezygnuję z tego, żeby wyrazić swoją potrzebę. Kolejna ta ważna rzecz, żeby stanąć przy sobie, żeby zaopiekować się swoją potrzebą, to jest ukojenie tych lęków. Tych lęków. Praca tak naprawdę z tymi lękami. Najpierw musisz odkryć, czego się boisz, i nauczyć się, zaopiekować swoim lękiem. My to nazywamy trochę roboczo pomieścić ten swój lęk przed czymś. Ważne jest, żeby zmienić swoje ograniczenia, swoje przekonania, które mamy gdzieś tam w głowie tak to nazwę które nie pozwalają nam w ogóle chcieć. Nie dajemy, które nie dają nam przyzwolenia na to, że ja mogę wcieć. I to uwolnienie tych blokad, tych przekonań jest niezwykle istotne. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, kiedy nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby wyrażać swoje potrzeby, żeby przy nich stanąć, żeby się nimi zaopiekować, to jest głębokie wewnętrzne poczucie, że ja po prostu na to nie zasługuję. Nie proszę, bo gdzieś na poziomie nieświadomym mam poczucie, że nie wolno mi o to prosić, bo ja na to nie zasługuję. Jest wiele aspektów, które wpływają na to, czy ja pozostaję w moim skrzywdzeniu i w tym poczuciu zawodu. Jest wiele możliwości, jeśli tylko to rozpoznasz, żeby wychodzić ze skrzywdzonego małego dziecka do dorosłego spełnionego. Spoglądam, bo gdzieś tu widziałam kątem oka, że pisaliście literki te. I to są te sposoby, które dzisiaj w tym krótkim live'ie chciałam Ci podać. A zatem, podsumowując, zbierając w pigułkę, jeśli chcesz wychodzić z poczucia bycia zawiedzionym, skrzywdzonym, najpierw rozpoznaj siebie. Poznaj siebie, czego ty chcesz, czego ty nie chcesz, jakie są twoje granice, jakie są twoje potrzeby. Drugie, określ to, czego chcesz, wyraź to, trzecie, czego chcesz. Czwarte, zrób przestrzeń. Pozwól na to, że ktoś może ci odmówić, i kiedy odmawia, nie zostawiaj siebie w tej potrzebie. Ty stań przy sobie, przy swojej potrzebie, zaopiekuj się nią i zapewnij sobie to, czego ty chcesz. Może już nie poprzez tą osobę, nie poprzez tą sytuację, ale w inny sposób. Tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Tym chciałam się z Wami podzielić, ponieważ tak bardzo często zauważam, e, pracując z Wami, jak bardzo często mamy poczucie, że inni nas zawodzą, jak bardzo często mamy poczucie, że to przez innych mam tak, że to przez życie mam tak, co jest nieprawdą. Jeśli tylko zechcesz odnajdywać siebie, jeśli tylko zechcesz wracać do siebie, łączyć się ze swoją siłą i mocą, w taki sposób będziesz wychodziła, wychodził ze skrzywdzonego dziecka na rzecz spełnionego dorosłego albo inaczej dorosłego w spełnionym życiu. Patrzę, czy tu jeszcze coś, coś piszecie. Ok, i teraz trochę z ogłoszeń, kochani. 15 rusza warsztat Wracam do harmonii, a zatem wracam, wracając do harmonii, wracam do swojej siły. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Można jeszcze dołączyć. Wrzucam Wam link. Tutaj znajdziecie wszelkie szczegóły, jeśli chodzi o, o ten warsztat. Widzimy się przez cztery kolejne wtorki. I pracujemy z tym, z czym przychodzisz. Myślę, że w tym roku będzie to, właściwie nie w tym roku, a w tym, em, w tym em, półroczu będzie to jedyna taka możliwość. E, zapraszam serdecznie. Dajcie znać literką T, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie. Zapraszam Was serdecznie do zmiany swoich przekonań, do zmiany. Zamiany lęku na rzecz odwagi, do poznawania siebie jest to świetna przestrzeń i do tego, żeby wychodzić z dziecka do dorosłego. Eee, życzę Wam pięknego wieczoru. Udało mi się w super czasie zmieścić w tym, czym chciałam, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Życzę Wam mocy, życzę Wam odwagi do stawania siebie, do wyrażania siebie, do opiekowania się sobą. Życzę Wam rozpoznawania siebie i swoich potrzeb, i jak najczęstszego wychodzenia ze skrzywdzonego dziecka do spełnionego dorosłego. Pięknego wieczoru i do zobaczenia.